Was, z tej strony Wójcik. Dzisiaj zagramy Spike Masters Tactical Volleyball. Dobra, więc jedziemy z koksem. Zaczynamy. I pierwszy serw. Przyjęcie, wystawa i Holendrzy nam piłkę za darmo dostarczają. Teraz będzie szansa na pierwszy punkt dla Polaków. I jest... A tak, i zdobywamy pierwszy punkt. Kolejna akcja, znakomita obrona, będzie szansa na 2-0, ale pogubili się nasi, ale znowu dostarczają nam piłkę, tym razem z lewej strony. Czy skończymy? Ależ fatalny błąd w wykonaniu naszych zawodników. Ale nie wiem, co powiedzieć. Teraz znowu na prawą stronę i jest, brawo, 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 2-1. Prowadzimy. Jest serwis, jest przyjęcie, blokiem, może pogramy tak. Znakomita czapa założona na holenderskiego zawodnika. Kolejna już akcja, leci szansa Holendrów. Bronimy i mamy szansę, no niestety. Coś nie wyszło, kolejna szansa na blok. Holendrzy zdobywają punkta w tym ataku. Na zagrywce Holender. Siatkę na nasze szczęście. Bra, teraz musimy dobrze popracować blokiem. Jest kolejna okazja. I gramy na dwa i znakomity. Znakomita zagrywka pokerowa naszego rozgrywającego i zobaczymy, block out. No było blisko zablokowania Holendrów, ale coś nie wyszło. Będzie szansa, ale katastrofalny błąd. Jak to się zakończy atakiem Holendrów? Kolejna akcja i to jest dwumetrowy aut w wykonaniu holenderskiego zawodnika i mamy już kolejna akcja. Dobrze, ustawiliśmy blok, druga linia, ale ten atak nie udał się tak, jakbyśmy tego chcieli. To już kolejna akcja. Znowu druga linia, ale nieporozumienie. No... Może Holendrzy już mogą wyrównać blok? Jest szansa, tylko trzeba to dobrze rozegrać. No, coś nie tak. Druga linia. Bronimy. Teraz będzie przesunięta krótka. No, niestety. Tak, się chyba najdłuższa w tym meczu, ale jest blok. Dobrze, nasi zawodnicy się ustawiają. I... bronimy, panowie, i będzie szansa, ale coś skitraliśmy i minimalny aut, chociaż to było w boisku, ale oczywiście musieli skazać, że nie. Znowu środkiem i teraz popisujemy się znakomitym atakiem. Już i lecimy z kolejną akcją, szansa Holendrów. Ale będzie teraz nasza szansa. Tak, 9-6. Jedziemy z kolejną akcją. Ustawiamy blok. 10-6 dla Polaków. Na zagrywce teraz Mariusz wlazły i... Dawało się, że to będzie out. Z drugiej linii atakują Holendrzy. Bronimy. Jak to się zakończy? No jeszcze trzeba wybronić raz. Dobra wybrona i teraz Mariusz wlazł ponownie w ataku. 11-6. Znakomita gra polskiego zespołu. Ups. Się zacięło. Sorry za problemy, ale... Dobra, wracamy już do meczu. I... ach, ta przerwa spowodowana wybiła nas z rytmu. 11-7. Będzie out. Znowu się Holendrzy mylą w polu serwisowym.
Teraz gdzie zagramy, Mariusz wlazły z serw. Bronimy to, panowie, dawać atak Bartosz Kurek. I jest 13-7. Jeśli dobrze funkcjonuje Polska, gra w obronie i w ataku, teraz blockout. Mamy szczęście. I kolejna wybrona może znowu z prawej atakujemy. No musimy grać i środkiem, i z drugiej linii, bo tak to choledzy to łatwo rozczytają środek. Ale tym razem to przeczytali Holendrzy i wykorzystali 14-9. I nie wiem, czy odcinki będzie cały mecz, bo ja mam ograniczenie 15-minutowe, więc nie wiem, jak to wyjdzie, ale w międzyczasie blok, więc raczej będziemy grać po jednym secie i później będę sklejał te mecze. Ależ atak! Nieudany jeszcze raz, przesunięta krótka! No i coś nie pykło, bo zostaliśmy zablokowani. Jest szansa, znowu prawa strona. No Holendrzy się chyba przyzwyczaili, teraz trzeba blokować. 14-12. I już się robi niebezpiecznie, trzeba skończyć i dobrze jest. Robić przejście, bo te ustawienie coś nie dało nam. Bo złe ustawienie Polaków, no i teraz Holendrzy kończą. I po raz trzeci Holendrzy popełniają błąd w polu serwisowym. 16-13. Na zagrywce Piotr Nowakowski, jest kolejny blok naszych reprezentantów. Mamy 17-13. Dobre przyjęcie Holendrów. Druga linia. Bronimy. Ale nasz rozgrywający tym razem nie wyszła ta sztuczka. Bronimy i teraz będzie szansa. Skończyło się na dobrych chęciach. Kolejna wybrona. Jak ustawimy blok, będzie... Jeszcze raz Holendrzy. Ta akcja trwa dosyć długo i czy skończy ktoś? Tak, skończył nasz zawodnik. I mamy 18-13. Będzie szansa, bronimy i jest krótka i 19-13. Będzie dobrze przyjęli, druga linia. Coś nie wyszło, znowu gramy środkiem, ale teraz byli na to przygotowani. I wchodzi nam farfocel, można tak powiedzieć. Znowu prawa strona, ale tym razem jesteśmy zablokowani. Nie możemy żeby Holendrzy do nas doszli z wynikiem, bo wtedy będzie już mały problem. Znowu prawa strona, tym razem na przełamanie ta piłka i kończymy. Jest 20-15, jeszcze 5 punktów potrzebne do końca seta, ale znakomity as serwisowy w wykonaniu z reprezentanta Polski. No teraz aż tak różowo nie było i kolejny blok, znakomicie. Już tylko 3 punkty dzielą reprezentację Polski od wygrania tego seta. Ale teraz już wydawało się, że nie damy rady, musimy to jakoś przebić. I dobra. Niech się dzieje co chce teraz. No ale... Holendrzy skończyli. Ale i mamy 6 punktów przewagi, więc... Spokojnie, możemy grać punkt za punkt, co wygramy. No prawa strona, Mariusz wlazły i kończy. I już zostały tylko 2 punkty. I teraz błąd. Błąd, proszę państwa. I jest piłka setowa dla reprezentantów Polski. I dostajemy teraz piłkę za darmo. Zobaczymy, jak to się zakończy. Koniec, nie. Jeszcze nie. Grają Holendrzy.
Patrzymy, co tam wymyślą. Czysta siatka była i teraz szansa na skończenie tego seta. No niestety, aj! Szczęśliwie ta piłka wróciła na stronę Holendrów i... Będziemy mieli szansę na skończenie po raz kolejny i teraz koniec seta. I ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny set z tego meczu. Na razie.